Brakuje wam monet w FUT20? W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem SKYDUM dostaniecie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony SKYDUM, powracamy do kariery od nowa. Na tą serię czekało wiele osób i w końcu się doczekali i na pierwszy ogień sprawdzimy, jak Messi poprowadziłby swoją karierę, gdyby rozpoczął ją dzisiaj. Zdecydowałem się dać Messiemu 50 overalla, bo jednak zrezygnowałem z tego koła losującego overall, postaram się wymyślić coś innego, ale oczywiście, jeżeli wy macie pomysły, jak wybierać overalle piłkarzom, to piszcie w komentarzach. Messi ma o tyle trudniej w naszej serii, że po prostu zaczyna w mocnym klubie i póki w nim zadebiutuje, no to trochę czasu minie. Barcelonie w tym sezonie udało się wygrać ligę z 5 punktami przewagi nad Realem Madryt. W Pucharze Króla odpali sensacyjnie pokarnych z drużyną z drugiej ligi hiszpańskiej. A przygoda w Lidze Mistrzów zakończyła się w grupie, ale dzięki temu, że zajęli trzecie miejsce, no to grali w Lidze Europy, a rezultat tego sam widzicie. Następny sezon był mniej udany, jedyną pozytywną wiadomością był rozwój Messiego, ponieważ rozwinął się o 8 overalla, ale przejdźmy do tych złych wiadomości. Barcelonie nie udało się wygrać ligi, można powiedzieć, że byli bardzo daleko od tego sukcesu. W 1/16 Pucharu Króla przegrali 2-1 z Deportivo Alaves, a Liga Mistrzów poszła lepiej niż rok temu, ale odpadli od razu po wyjściu z grupy. Argentyńczyk w Barcelonie nadal czekał na swój debiut, ale póki nie będzie miał chociaż złotej karty, raczej będzie to niemożliwe. Blaugrana wygrała po raz drugi La Ligę, a Puchar Króla najwidoczniej nie jest dla nich, bo póki co ciągle zaliczają głupie porażki. W tym sezonie mogli sięgnąć po wygraną w Lidze Mistrzów, ale w finale Milan okazał się lepszym klubem. To, że nie widzicie karty na początku sezonu czwartego, to nie jest przypadek, ponieważ Messi nareszcie zadebiutował w klubie. Niestety nie udało mu się wygrać La Ligi, ale za to w Pucharze Króla, w którym wystąpił kilka razy, udało mu się podnieść te trofeum, a Liga Mistrzów skończyła się na 1/4 po 2 meczu z Interem. W tym sezonie bohater dzisiejszego filmu dostał 2 szanse, ale jak sami widzicie, średnio je wykorzystał. I nadszedł koniec Messiego w Barcelonie i za 21,5 miliona euro przeniósł się do Athletic Bilbao. Czy tam będzie ważną częścią drużyny? Zobaczmy to. Jak sami widzicie, rozwój po tym sezonie był słaby, ponieważ jedynie o 2 overalla, ale póki co ważniejsza jest regularna gra, ale o tym poinformuję was po omówieniu wszystkich rozgrywek. To tak, La Liga poszła mega słabo, 16 miejsce, a w Pucharze Hiszpanii mieliśmy derby w 1/16 i te derby były na korzyść Realu Sociedad. I tego może się nie spodziewaliście, ale po zmianie klubu sytuacja Messiego za bardzo się nie zmieniła. Czym było to spowodowane? No szczerze, nie mam pojęcia. Drugi sezon spędzony w drużynie z kraju Basku był o wiele lepszy, Messi lepiej się rozwinął i cała drużyna grała lepiej. Dowodem tego jest Liga, w której zajęli 6 pozycję, a w Pucharze Króla zakończyli rozgrywki na 1/8. Argentyńczyk grał coraz więcej, ale jak na tak wysoki overall, uważam, że nadal to było zbyt mało rozegranych meczów i jego przygoda w Athletic Bilbao, no jest niezbyt udana. W wieku 24 lat Messi miał 87 overalla i jeżeli w tym sezonie nie będzie grał, no to musi jak najszybciej opuścić ten klub, bo tu się po prostu marnuje. Tym bardziej, że Baskowie spadli o dziwo z ligi, w Pucharze Krajowym też się nie popisali, ale za to w Lidze Europy, jak na drużynę, która spadła z ligi, poszło im naprawdę świetnie. Messi w końcu dostał zaufanie od trenera i grał bardzo często, udało mu się trafić do siatki rywala 5 razy i zaliczył 7 asyst, dzięki czemu był trzecim zawodnikiem z największą ilością asyst w lidze. To raczej było oczywiste, że taki zawodnik nie będzie grał w drugiej lidze hiszpańskiej, więc mamy transfer i Messi zmienia Hiszpanię na Anglię, a dokładnie na Liverpool. I początek wygląda słabo, ponieważ Messiemu spadł overall, w sumie nie wiadomo czemu, ale spokojnie, jest w takim wieku, że jeszcze na pewno będzie lepszy. Liverpool w tamtym czasie nie był zbyt mocnym klubem, w lidze zajęli 8 pozycję, Carabao Cup zakończyli w 3 rundzie, w FA Cup wyglądało to lepiej, ale The Reds stać na to, aby takie rozgrywki właśnie wygrywać. A w europejskich pucharach też długo nie zagościli. Bez wątpienia w Liverpoolu nasz zawodnik był bardziej doceniony, ale widać po jego średniej ocenie, no że nie szło mu zbyt dobrze.
Sezon 9 pod względem rozwoju był ok, bo w wieku 26 lat poprawienie oceny o 2 to całkiem sporo. Liverpool również wychodził na prosto, że tak powiem, bo w lidze zajęli drugą pozycję. W pucharach było już gorzej, bo odpadali z teoretycznie gorszymi zespołami, ale na taki sezon w wykonaniu Messiego czekaliśmy. Dużo rozegranych spotkań, dużo bramek, dużo asyst i naprawdę znakomita średnia ocena. Messi grał pierwszy raz na dużej imprezie w reprezentacji, zajmując 4. miejsce na tych rozgrywkach, a pomimo tego, że Argentyńczyk grał świetnie w klubie, no to niestety nie przełożył tego na reprezentację. Następny sezon w końcu przyniósł jakieś trofeum Liverpoolowi oraz Messiemu, a sam zawodnik rozwinął się o jeden. Premier League, jak sami widzicie, nie udało się wygrać. Carabao Cup zakończyli na półfinale i dzięki temu mieliśmy ciekawy finał przeciwko Sheffield i Aston Villa. W FA Cup zostali rozbici przez Brighton, co było trochę dziwne, ale okej. Więc na pewno już się domyślacie, co The Reds wygrało w tym sezonie, oczywiście Ligę Mistrzów. W finale pokonali Real 2-1. A sam Messi zagrał bardzo przyzwoity sezon. Widać, że w Liverpoolu naprawdę dobrze się czuje. Kolejny sezon był również ciekawy, Messi zalicza ostatni upgrade w karierze, bo niestety jest już w takim wieku, że nie będzie się rozwijać. Niestety w lidze zajęli 6. miejsce, więc mocno poniżej oczekiwań. Do wygrania Carabao Cup też sporo zabrakło. W FA Cup mieliśmy finał pomiędzy Kogutami i The Reds. Wynik, jak sami widzicie, był niekorzystny dla Liverpoolu. A w Lidze Mistrzów mieliśmy powtórkę z poprzedniego sezonu, ale tym razem to ekipa Królewskich okazała się lepsza. Bohater dzisiejszego odcinka nieco obniżył obroty i zagrał słabszy sezon, ale i tak nie wyglądało to źle. Pomimo, że w Liverpoolu Messi grał na bardzo wysokim poziomie, to zdecydował się powrócić do klubu z początku kariery, czyli Barcelony. Zobaczymy, czy po tym powrocie Messi będzie grał regularnie, bo z tym może być różnie. Barcelona miała o 1 punkt mniej od Realu Madryt. W Pucharze Króla przez tyle sezonów nic za bardzo się nie zmieniło, nadal średnio sobie radzą. A w 1/8 Ligi Mistrzów przegrali z Lyonem. I jednak Argentyńczyk nie podjął złej decyzji, bo w Barcelonie grał na mega wysokim poziomie i był ważną częścią drużyny. W sezonie 12 mieliśmy również World Cupa, w którym Argentyna odpadła w ćwierćfinale, a Messi zagrał przyzwoicie, ale moim zdaniem poniżej oczekiwań. Ja oczekuję od niego troszkę więcej. Następny sezon 30-latka jeszcze mu nie przyniósł spadku overalla, ale w takim wieku to tylko kwestia czasu. Barcelonie ponownie nie udało się wygrać La Ligi, o Pucharze Króla to już szkoda wspominać, bo ciągle jest to samo i naprawdę przegrywają z słabszymi rywalami, i to czasem bardzo słabymi. A w Lidze Mistrzów przegrali z Napoli aż 4-0. Messi w tym sezonie zagrał mega dużo spotkań, ale średnia ocena na mecz pokazuje, że to nie było nic specjalnego i piłkarz gra po prostu dobrze. I mamy występ Messiego na turnieju z reprezentacją i udało się wygrać cały turniej. A reprezentant Argentyny zagrał niesamowicie i był jednym z ważniejszych punktów Argentyny. I rozpoczynamy okres, gdzie te statystyki są coraz gorsze, ocena ogólna spada i koniec kariery jest bardzo blisko. La Ligi ponownie nie udało się wygrać, Barcelona skończyła na 2. miejscu, Puchar Króla, patrząc na poprzednie lata, no to wyszedł im nawet dobrze. A w Lidze Mistrzów mieliśmy piękny pojedynek, Messi zmierzył się z byłym klubem i wygrał to spotkanie 2-1. Statystyki meczowe bardzo ładne, dużo bramek, nie ma co prawda asyst, ale średnia ocena jest naprawdę wysoka. W sezonie 15 znowu można zauważyć spadek overalla, ponownie o 1, więc póki to nie są duże downgrade'y, no to o miejsce w składzie Messi może być spokojny. Ale spokojny nie może być o wyniki w La Lidze. Pucharu Hiszpanii już nawet nie chcę się komentować, bo naprawdę te ich porażki są zawsze jakieś niesamowite. A z Ligi Mistrzów odpadli w grupie, trafili do Ligi Europy i przegrali aż 6-1 z Lokomotiv Moskwą. Więc naprawdę to też duża sensacja. Sezon w wykonaniu Barcelony masakryczny, ale widać po statystykach, że Messi dał od siebie bardzo dużo i gdyby nie on, mogło być o wiele, wiele gorzej. Końca kariery nie mamy, ale overall już spada coraz bardziej, no i zaraz Messi może być za słaby na pierwszy skład Blaugrany. W La Lidze 2. miejsce to jest ich chyba ulubiona pozycja, bo naprawdę często są na tym 2. miejscu, nie wiem czemu. A w Pucharze Króla kolejny rok z rzędu, w ich wykonaniu to jest jakiś żart.
W Lidze Mistrzów po wyrównanym dwumeczu Barcelona odpada w ćwierćfinale, a ogólnie jeżeli chodzi o występy zawodnika Barcelony, to wyglądało to mocno średnio, w 29 spotkaniach zdobył tylko 4 bramki. I właśnie w tym sezonie mieliśmy ostatni turniej, w którym wystąpił Argentyńczyk ze swoją reprezentacją. Zajęli 4. miejsce na Mistrzostwach Świata, a Messi w klubie grał średnio, ale w reprezentacji naprawdę bardzo dobrze mu szło. 83 overalla na pierwszy skład Barcelony to może być za mało, więc pora zmienić klub albo po prostu zakończyć karierę. Co wybierze Messi, o tym się przekonacie za chwilę, a teraz lecimy do podsumowania osiągnięć Barcelony. Nie wygrali La Ligi, byli na 4. miejscu, ale zwycięzca Ligi jest dość zaskakujący, myślę, że mało kto tego się spodziewał. I tutaj dla mnie zaskoczenie, bo naprawdę ten Puchar Króla im nie wychodził, a tutaj wygrywają w finale z Eibarem 2-0. Liga Mistrzów ponownie kończy się na 1/8 i znowu po mega wyrównanym spotkaniu. Argentyńczyk przez cały sezon był głównie rezerwowym, przez to jego statystyki no nie są zbyt dobre. I mamy jeszcze transfer 35-letniego Messiego, co ciekawe do Udinese, więc ciekawy kierunek, a przeszedł tam za jedyne 22,5 miliona. A po sezonie we Włoszech zdecydował się zakończyć karierę, mając 79 overalla i 35 lat. Z Udinese zajął 9. pozycję w Serie A, doszedł do ćwierćfinału Pucharu Włoch, a Ligi Europy nie wygrali, odpadli w 1/8 z Marsylią. Messi nie był kluczowym zawodnikiem, ale swoimi występami odmienił grę tej drużyny i zaliczył udany ostatni sezon w karierze. A podsumowując, Messi wygrał w pierwszym sezonie La Ligę i Ligę Europy, w sezonie trzecim ponownie wygrał Ligę Hiszpańską, przed transferem do Liverpoolu wygrał Puchar Króla, później dopiero w sezonie 10 wygrał Ligę Mistrzów, w sezonie 13 wygrał Copa América, w kolejnym sezonie Ligę Mistrzów i ostatnim trofeum był Puchar Króla, a przez te 18 sezonów zagrał 371 spotkań, strzelił 99 bramek i zdobył 49 asyst. A ja Wam bardzo dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że ten powrót do tej serii Wam się podoba. Jeżeli macie pomysły, jak ulepszyć tą serię, co robię źle, co robię dobrze, chociaż tego drugiego nie musicie pisać, bo raczej wiem, co robię dobrze, ale piszcie, co robię źle, proponujcie zawodnika do kolejnego odcinka, no i chyba będę z Wami się żegnał, wpadajcie jeszcze w linki w opisie, no i siemano. Bez pliku i Gucci Louis zamiatam was łaki jak woźna. Całe życie na jednej ośce, a nie ogranicza mnie ośka. Oni gadali i chuja zrobili, a ja im pokażę, że można. To słowa nie czyny, to słowa nie czyny. Zobaczysz jak wyjdzie dziewiątka. Man. We should...